Szokujące słowa Joanny Kryńskiej o walce z guzem mózgów DDTVN. Joanna Kryńska, gość programu Dzień Dobry TVN, podzieliła się szczegółami swojej walki z guzem mózgu. Spotkanie z chorobą datuje się na 8 marca 2024 roku, kiedy to otrzymała diagnozę, która zmieniła jej życie. W rozmowie z prowadzącymi opowiedziała o tym, jak stawiła czoła tej trudności kropka kryńska, znana widzom jako doświadczona dziennikarka TVN-24, przez pewien czas zniknęła z ekranów, pozostawiając wiele osób w niepewności co do jej losu. Teraz, pojawiając się w programie, dzieli się otwarcie swoją historią. Wspomina, że momentem przełomowym był rezonans magnetyczny, który ujawnił konieczność operacji usunięcia guza mózgu kropka w trakcie programu Kryńska opowiedziała o swojej drodze do akceptacji diagnozy i podkreśliła, jak trudne było dla niej uniknięcie pokusy szukania informacji w internecie. Zamiast tego postanowiła zaufać lekarzom i specjalistom. Przestrzega także innych przed nadmiernym zagłębianiem się w zasoby internetowe, ponieważ każdy przypadek jest inny, a informacje mogą wprowadzić dodatkowy niepokój. Opisała też pierwsze symptomy, takie jak bóle głowy i trudności z koncentracją, które stopniowo narastały, budząc jej niepokój. Niezapomnianym dla niej momentem było, gdy podczas pracy przed kamerą całkowicie zatraciła zdolność koncentracji, co było dla niej sygnałem, że coś jest nie tak kropka, mimo że początkowo była skłonna szukać informacji w internecie, zdecydowała się na skupienie na leczeniu i zaufanie specjalistom kropka na zakończenie swojego wystąpienia. Kryńska zwróciła uwagę na ważność regularnych badań kontrolnych i zachęciła innych do dbania o swoje zdrowie. Przyjaciele, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami. Kliknijcie, subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie.